Witam Was bardzo serdecznie, witamy Was z Gdańska. W Sztormie gościmy Tomka Torfińskiego, Tofiego. Po raz pierwszy jest w naszym studiu. Ponad dwa lata staraj naszych, żeby Tomek się pojawił w Sztormie. Ale jest, sukces. No i jak? No i siedzimy sobie teraz w środku wakacji. Wieje nad morzem. Powiem Wam, jak się przeprowadziłem nad morze, nie myślałem, że może tutaj tak wiać. Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że w końcu po takich długich negocjacjach udało nam się ten termin wydobyć i no oczywiście, kurczę, tak jak zawsze nam się przecinały te nasze szlaki, to kurczę, tutaj też nie mogło mnie zabraknąć i bardzo się cieszę, kibicuję. Po kilku dniach w studiu widzę, że tam jest atmosfera wspaniała, super artyści, kurczę, no na pewno miejsce, do którego będę wracał, o ile jakby, wiesz, drzwi będą otwarte. No są pewnie ludzie na polskiej scenie tatuażu, którzy zawsze mają miejsce do pracy, do tatuowania, do wyżycia się w Sztormie. To w ogóle nie wymaga zaproszeń z mojej strony. Ja się boję tego wywiadu bardzo, wiesz? Bardzo dobrze, bo ja się bardzo boję, bo po prostu od kilku dni, jak jestem z Tomkiem, to po prostu tylko gadamy i obgadujemy, przemyślamy, patrzymy pod różnym kątem na polską scenę tatuażu, na tatuaże. I myślę, że byśmy tu mieli taki całodniowy wywiad, jakbyśmy popłynęli. Wiesz co, bardzo dobrze, tym bardziej, że de facto, wiesz, dla nas dwóch teraz rozpoczęcie znowu tak naprawdę pełną parą działalności tej popandemicznej, że tak to mogę ująć, jest też mega strategicznym takim, kurczę, czasem i bardzo fajnie, że teraz się spotkaliśmy, tak naprawdę wygląda na to, jakbyśmy sobie to zaplanowali akurat na ten czas, bo zazwyczaj bardzo strategicznie podchodziliśmy do naszych spotkań. One są tak zawsze inspirujące, pomimo tego, że mamy zupełnie dwa inne punkty widzenia na prowadzenie studia, w ogóle na branżę. Tak. I zupełnie, tak naprawdę z zupełnie różnych biegunów jesteśmy, pomimo tego, że jakby mamy podobne pobudki, dla których to wszystko robimy, to wiesz, no twój sposób myślenia jest inny od mojego, a i tak się spotykamy w połowie i jest, kurczę, mega fajna interakcja. Teraz tym bardziej, wiesz, trzeba mózgi wysilić na to, żeby studia i wszystkie nasze działalności, w tym moje artystyczne i twoje jakby te plany na przyszłość, żeby sobie usystematyzować i też, nie wiem jak ty, ale ja troszeczkę tą pandemię i to wszystko, co po niej jakby teraz my musimy posprzątać, traktuję jako taki nowy start, mocno inspirujący, szczególnie jeśli chodzi o jakby o spotkania i rozmowy, to dużo jestem w stanie sobie jakby na nowo, na czysto, na świeżo poplanować i kurczę, bardzo pozytywny dla mnie to jest wydźwięk, nie? No właśnie to jest mega dziwna sytuacja, w jakiej się znajdujemy dzisiaj, bo jesteśmy tak naprawdę, można powiedzieć, w pierwszej fali pandemii. Tak. I wiele, od 20 lat rozmawiamy ze sobą na różne tematy i mieliśmy różne plany, a tu nagle no, ta pandemia wszystko wywróciła do góry nogami. Tak, no tylko... Jesteśmy po pierwszej fali i no właśnie jak to się, jak było zaraz po otwarciu studia? Wiesz co, no była niepewność. Najważniejsza dla mnie była ekipa. Zrobiliśmy sobie zebranie, musieliśmy się wymienić też tak naprawdę nastrojami. Ja chciałem zobaczyć, chłopaki też chcieli u mnie widzieć to, czy jest to wszystko stabilne, czy jesteśmy pewni tego, że mamy, jakby, że gramy do jednej bramki i że jakby jesteśmy zmotywowani. No i faktycznie po tych kilku tygodniach, już tak naprawdę po miesiącu tam z hakiem pracy i wdrażania się tak naprawdę na nowo ten system, też delikatnej niepewności na początku. Ja muszę powiedzieć, że kurczę, tak jakby nastąpiła taka restrukturyzacja też i ambicji, i celi. I ja sam po sobie widzę też większą motywację, bo też, wiesz, no kurczę, dostaliśmy troszeczkę cios, nie z naszej winy, zupełnie jakby przyszło to z zewnątrz, ale bardzo jest to motywujące i nawet moje podejście do pracy po 20 latach bycia w branży super na pozytyw wyszło, nie? To dziwna sytuacja tak naprawdę, bo jeszcze 2-3 miesiące temu byliśmy wszyscy przerażeni, nie wiadomo było, co się stanie i katastroficzne wizje świata, 1/3 ludzkości umrze i tak dalej. A dzisiaj tak naprawdę 1,5 miesiąca po otwarciu studii, wydaje mi się przynajmniej, że wszystko dookoła funkcjonuje tak jak przed pandemią praktycznie.
Ja widzę ogromny wzrost motywacji u tatuatorów, tak. u mnie samego, chęć do pracy, chęć do tworzenia nowych rzeczy. Wydaje mi się, że ona trochę wyczyściła nasze głowy i teraz jest z mojej perspektywy lepiej. Ja podzielam to zdanie. Mało tego, też wspomniałeś, że jakby my na przestrzeni 20 ostatnich lat mniej więcej współpracujemy, bo to się też zbiegało z pierwszym Tattoo Festem mniej więcej. Tak. I ja odnajduję się w tych czasach, nie wiem jak jest z innymi osobami w branży, ale ja się odnajduję dlatego, że ja wiem jak się strukturuje wszystko na porządnym fundamencie od podstaw i z tym zapleczem wchodząc w te nowe czasy tak naprawdę bardzo było to potrzebne, żeby też żeby się umieć odnaleźć w tych czasach, mi było bardzo potrzebne to, że ja mam doświadczenie z kiedyś. No, kiedy strukturowaliśmy nasze studia na samym początku i kariery, to tak de facto mieliśmy bardzo podobne warunki do tych, które teraz są, bo nie było, branża nie była rozpędzona, myśmy ją rozpędzali. No i teraz to rozpędzenie zostało jakby, jest to wszystko jakby zatrzymane i mamy tak naprawdę o wiele większe pole manewru, o wiele większe pole do popisu, bo nie jest to to, co byliśmy do tego przyzwyczajeni. Konwencje szły szturmem, tak. Bookingi, szturm, wszystko było w mega rozkwicie. Teraz to ustało, ale narzędzia, które mieliśmy, i te artystyczne, i ekonomiczne jakby plany na przyszłość, de facto potencjał ich jest teraz o wiele większy, bo nasza siła rozpędu jest. Wiesz, my mieliśmy siłę rozpędu, ja bynajmniej no, od tych 20 lat się nie zatrzymywałem. No. 15 lat, zweryfikujmy, faktycznie 15 lat jest Tattoo Fest 15. I 15 lat temu pojawiłeś się w Rotundzie, tak mniej więcej, 16 tak, lat no temu. To jakby ja... Ale to nie jest istotne, tylko jak ty się w tym odnajdujesz, bo ja nie potrafię za bardzo w ostatnim czasie. 15 lat temu na Tattoo Festie było 27 tatuatorów i to była polska scena tatuażu. Na dzień dzisiejszy czym jest polska scena tatuażu? Dla mnie polska scena tatuażu to jest to, z czym ja mam kontakt, czyli osoby takie jak ty i osoby takie jak ja. W esencji zebrane ze sobą, które tak de facto, my tworzymy polski tatuaż tutaj, ale ja czuję, że ja tworzę polski tatuaż na zewnątrz, bo my się poruszamy, my jesteśmy cały czas mobilni i wszyscy moi przyjaciele, którzy tak de facto dalej te swoje kariery konstruują, one są globalne, my się poruszamy po całym świecie. Dla mnie to jest polskim tatuażem, bo to jest taka esencja. Ja sobie w ten sposób jakby tą scenę rozliczam. Oczywiście ten rynek lokalny jest dla mnie bardzo ważny, przede wszystkim jako osoby prowadzącej studio, ale to uczestniczenie w scenie tatuażu to jest, wiesz, to co sobie jest jakby pod kontrolą w kraju, to jest jedno, ale drugie to jest też ta nasza ekipa, która reprezentuje kraj na zewnątrz. Nie zapominajmy też o tym, bo wiem, że to jest też tak, to jest esencjalne. Tak nas widzą po prostu. Ten polski tatuaż widzą na zewnątrz. Ja się czuję jego ambasadorem. Pomimo tego, że jestem w kraju, a nie jestem jakby na emigracji, to czuję się ambasadorem tego polskiego tatuażu tam i wszystkie dobre pomysły i ekonomiczne, i artystyczne ja sobie dalej czerpię stamtąd. Dokładnie tak samo, jak oczywiście tutaj to poprawiłeś. Od 15 lat się działo kiedyś. Ja sobie dalej tymi samymi metodami to wszystko buduję. Pomimo tego, że media się zmieniły z gazet i tych konwencji takich jeden do jeden, to wszystko przeszło w internet. Pięknie, ja też to wykorzystuję, to dalej idąc z duchem czasu, wykorzystujemy te nowe narzędzia, które mamy. Trochę odbiegłem od pytania, ale tym jest dla mnie tatuaż, nie, też okay, ten polski. To jest scena tatuażu, no. Odpowiedziałeś, tak. To jest scena tatuażu dla ciebie. Dla mnie jest bardzo trudno, uważam, że łatwiej było właśnie 15 lat temu, kiedy powstał magazyn Tattoo Fest. Staraliśmy się pokazać tych najlepszych tatuatorów na świecie, wyszukiwaliśmy ich na świecie, staraliśmy się motywować polskich tatuatorów do tego, żeby dokładnie się inspirowali jakością w tym tatuażu, a na dzień dzisiejszy jest strasznie trudno, bo mnie jest bardzo przykro. Wczoraj nawet przeglądałem kilkanaście trójmiejskich studii tatuażu, gdzie naprawdę są wspaniali artyści, no naprawdę piękne tatuaże i widać za tym jakiś warsztat jeszcze plastyczny i aż mi po prostu żal, że nie można ich pokazać dalej, bo te media wszystkie się tak bardzo rozczątkowują na różne małe media, no, że nie ma jak ich pokazać, to jest przykre strasznie. No ja akurat troszeczkę się bym tutaj z tobą nie zgodził, bo to jeśli delikatnie zmieniłbyś punkt widzenia, to odczytałbyś to co jest bardzo oczywiste i bardzo widoczne ostatnio, tak, że widoczność, bynajmniej jak teraz jestem, wiesz,
Ja jestem po pandemii u siebie w studio i osoby, które mnie otaczają, dostrzegają tak samo jak i ja potencjał w tych czasach i zero-jedynkowo przyjeżdżając tutaj, rozmawiając z twoimi artystami, wiesz, spotkaliśmy się, zrobiliśmy burzę mózgów, zrobiliśmy sobie taką po prostu interakcję pomiędzy sobą i to są, zauważ, to są młode pokolenia ludzi, to są artyści z otwartymi głowami. Ja widzę jedno, że faktycznie widoczność nasza w takim świecie, tym naszym powiedzmy bezpośrednim, ale też w social mediach, na pewno się teraz zwiększy, szczególnie jeśli chodzi o te kwestie takie artystyczne i to, co kiedyś było naszym atutem. Kiedyś widoczni byli ci, którzy mieli wizję, parli do przodu, oni mnie inspirowali, ja tak samo chciałem być inspiracją dla następnych, ale później w zalew nowych artystów, tego młodego pokolenia, delikatnie te wszystkie osoby, które artystycznie chciały coś więcej, miały coś więcej do powiedzenia, delikatnie to ilość powstających i studiów, i artystów, jednostek w tym świecie, delikatnie stłumiła potencjał tych drugich. I teraz mi się wydaje, że te osoby, które są takimi jednostkami indywidualnymi, będą miały pole do popisu, przynajmniej przez te następnych kilka miesięcy, powiedzmy, myślę, że pół roku od teraz, żeby znowu zaznaczyć swoje ja, tą swoją taką tożsamość artystyczną. Bo ekonomiczna kwestia, to jakby ja ją troszeczkę pomijam, bo to nie jest mój konik, ale ta kwestia artystyczna, pokazania indywidualności, na pewno jest teraz na to czas. I jest to fajne, bo temat nam się przewijał też tego młodego pokolenia praktycznie codziennie, odkąd tutaj jestem. Też liczę na to, że młodzi artyści też odkryją właśnie ten potencjał, bo młodzi artyści z indywidualnym podejściem też byli przykryci i też nie mogli się przebić przez to w zalewie całego tego powielania utartych już schematów. A też są indywidualni. To nie, bez względu na to, czy masz 20, 30 czy 40 lat, to podejście takie indywidualne i też taka siła wewnętrzna przebicia, pójścia troszeczkę pod prąd, teraz jest to ułatwione, bo po prostu ten mainstream, fala, z którą wpłynęli wszyscy i pojawiali się i znikali, byli niezauważani albo bardziej, albo mniej, w jaki sposób gdzieś tam się zapisali w tej historii tatuażu, to wydaje mi się, że teraz to jest doskonały czas na to, żeby stanąć w opozycji i powiedzieć, ja to jestem, ja mam taki pomysł na siebie, ja mam taki styl, odmienny, ale teraz mam szansę go pokazać i wyeksponowanie samego siebie i jeśli chodzi o mnie i artystów w moim studiu, wszystkich po kolei, czy też u ciebie, mamy teraz narzędzia wszelkie już do dyspozycji i widoczność tego, żeby faktycznie, czy w magazynie, tą indywidualność pokazać. Liczę na to w głębi duszy, chcę tego, żeby było tak jak kiedyś. Ty wspomniałeś o 27 artystach i słusznie, i teraz jest dokładnie liczba tych osób, które mają coś więcej do powiedzenia niż inni. Podejrzewam, że oscyluje w tej samej liczbie, tylko tych przeszkadzaczy i tych takich przeszkadzaczy w sensie niedostępności jakby dotknięcia i interakcji z tymi artystami takimi indywidualnymi została gdzieś tam zaburzona i powiedzmy przykryta, to wydaje mi się, że teraz faktycznie liczę na to, że zarówno w muzyce, w plastyce, w filmie, w grach komputerowych faktycznie każdy dokonał takiego też zresetowania się i sięgnie po te wartości głębsze niż tylko czystą kalkulację, co się sprzedaje, jakie są moje pobudki, że ja zaczynam, funkcjonuję albo mam plan dalej być w tym tatuażu. No, to teraz przyszła mi taka myśl do głowy, że nasza branża naprawdę stała się bardzo rozbudowana jakby i tych tatuatorów jest bardzo wielu i ciężko nam jest porównać się do jakiejkolwiek innej branży, inspirować się jakąkolwiek inną branżą, ale to, co ty mówisz, na pewno się z jednym zgadzamy, że tatuatorzy powinni być bardziej aktywni oprócz samej twórczości, pokazywaniem tego, co robią. Natomiast trochę taka właśnie przyszła mi myśl ze środowiska sportowego, jeżeli jest dobry sportowiec, piłkarz, koszykarz, żużlowiec, nieważne, robi bardzo dobrą robotę, no to on jakby samego siebie też nie jest w stanie pokazać tylko i wyłącznie jako on zawodnik, ale potrzebuje mieć to zaplecze z tyłu. Klub sportowy, media, firmę, menadżera, kogokolwiek. A w świecie tatuażu, no mnóstwo tych bardzo dobrych tatuatorów, którzy mają naprawdę szacunek do was wszystkich, bo poświęcacie mnóstwo czasu na projektowanie, później tatuowanie, później znowu projektowanie.
nie mają tego zaplecza z tyłu i może to jest problemem. Znaczy wiesz co, no tak wiesz. Jeszcze, przepraszam, to jesteś jakby wyjątkiem w tej regule tak naprawdę, nie? Że jakby jesteś człowiek orkiestra, który potrafi zadbać o swój wizerunek, ale nie zaniedbać tym samym swojej twórczości, nie? No tak, ale to też dzięki temu, że dostałem od ciebie narzędzia w postaci dobrej rady a propos prowadzenia studia. To jest taka kwestia, która jest taka też niezaprzeczalna, bo ja jako taka, powiedzmy, lokomotywa i to, że ja mam po prostu klapki na oczach, że ja chcę się rozwijać, że ja chcę też tej branży naszej oddać tyle, ile ja od niej dostałem, bo jakby moją karierę zawdzięczam branży. To nie jest tak, że tylko sobie. Wszystkie narzędzia, które dostałem później, też staram się wykorzystać, nawet z moim jakby tym zapleczem artystycznym. To również, wiesz, twoje rady dotyczące prowadzenia studia, jego rozwoju. Ja nie miałbym tak mocnej pozycji startowej, popandemicznej, gdybym nie odrobił zadania domowego w postaci zorganizowania studia w taki sposób, że ono jest autonomiczne. To, że ja jestem jakby jego główną częścią, trzonem, to nie znaczy, że ono beze mnie nie potrafi funkcjonować. Ja też musiałem zrozumieć w międzyczasie to, żeby swobodę kreacji i swobodę rozwijania samego siebie pod kątem artystycznym mogę sobie zapewnić w momencie, w którym odrobię zadanie domowe, to przez wiele naszych spotkań, przez tyle lat, kiedy się widywaliśmy, ja też czerpałem od ciebie wiedzę, pomimo tego, że jakby ty artystycznie jesteś na zupełnie innym biegunie, ale też produkt sobie rzeźbisz jakiś, który później zamienia się w studio, jest całą jego strukturę, jedno, drugie i trzecie. Więc to działa jakby w dwie strony. To wiesz, my nie widząc zaplecza ekonomicznego z mojej strony i artystycznego z twojej strony, tak dosłownie, też i tak czerpiemy i też tak naprawdę z tyłu głowy te wszystkie nasze rady, one nie idą w eter, bo jeśli jesteś inteligentny, no to w tym momencie sobie dodajesz 2 do 2 i lepisz to sobie tak, jakby tą konstrukcję na mocnych podwalinach, bo gdzie nie zapytać, gdzie nie czerpnąć powiedzę, jak nie u źródła, to jest zupełnie normalne i ja jestem przygotowany na to, artystycznie, co mam teraz robić, ekonomicznie i masz dokładnie to samo. Jeśli ktoś ma otwartą głowę, to nie zamyka się. No ja bym nie chciał być więźniem samego siebie i wizji siebie w świecie tatuażu jako jednostki tylko i wyłącznie, bo żeby tworzyć, trzeba mieć wyczyszczoną głowę, żeby ten proces kreacji był czysty, taki spontaniczny i odśrodkowy, że tak powiem, to ja spokój wewnętrzny mogłem osiągnąć w momencie, w którym całe to zaplecze ekonomiczne i studia też zostało jakby na mocnym fundamencie stworzone. Nie, bez tego nie ma totalnie jakby kroków do przodu, nie? Wiesz, jak obserwuję te lata naszej znajomości, to widzę, jak to fajnie ewoluowało u ciebie, u mnie. Jakby też jak mamy inny stosunek do wielu rzeczy. Ale jedna rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła podczas twojego pobytu w Sztormie, to, że potrafisz mieć tak długie sesje z klientem. Ale chodzi, że mnie męczysz? Nie, ja pamiętam, jak przyjeżdżałem do Rybnika z Krakowa tatuować się do ciebie i chyba wtedy jest mój rekord jakiejś tam sesji, te 11 godzin tatuowania, faktycznie wysiedzenia. W ostatnich latach prowadząc studio widzę, że to są wszystko bardzo krótkie sesje, które tatuatorzy mają z klientami. Długa sesja, dzisiaj to jest 6 godzin, tak naprawdę stricte tatuowania. Ty tatuowałeś Bogdana w pierwszy dzień około 10 godzin i drugi dzień była powtórka i było to około 5 godzin chyba, tak. Czy 6? Tak, ale to tylko dlatego, nie? Bo założyliśmy, że pierwszego dnia zrobimy całość tego tatuażu, a zdroworozsądkowo przez to, że był delikatnie większy niż sobie zamierzaliśmy i też nie mieliśmy jakiegoś ciśnienia, że musi to być skończone, to rozłożyłem to na 2 sesje i było to bardzo fajne, a odpowiadając na twoje pytanie, nie do końca ja czuję, że powinienem robić krótsze te sesje, bo ja nie mam jakby z tyłu głowy czegoś takiego, że ja pracę muszę skończyć i tak dalej. Więc jeśli mam warunki do tego, że mogę dłużej pracować, że wiesz, że mogę na przykład ze studia korzystać dłużej, że osoba, z którą pracuję, jest w stanie się na tyle dobrze czuje, że jest w stanie, żeby tą sesję przedłużyć, to ja w studiu u siebie dokładnie tak samo pracuję. Ja nie wychodzę o określonej godzinie ze studia, zawsze jestem na czas i zawsze zaczynam w tym planowanym czasie. Natomiast to, do kiedy sesja trwa, to jest już uwarunkowane
naszym dobrym samopoczuciem i tak dalej. Ci, bo to, nie do końca też zrozumiałem twoje pytanie. Nie, nic, to, może... nie, to nie było pytanie nawet. Chodziło o to, że fajnie się oglądało ciebie przez tyle godzin, ale odpowiedz mi tylko, co się dzieje w twojej głowie, jakie są poszczególne etapy, czy coś takiego się dzieje podczas tatuowania, kiedy zaczynasz, wkręcasz się i po 10-11 godzinach mówisz, no kurde, chyba kończymy, nie? No wiesz co, ja też nie mogę powiedzieć, że jestem w swoim świecie, bo jakby dla mnie tatuowanie to już jest wynik tego, co ja zaprojektowałem, więc ja w swoim świecie jestem na tej płaszczyźnie projektowej. Ja tam naprawdę daję z całego siebie pod kątem takim, to jest trochę medytacja, taka też duchowość. Wkładam po prostu to w ten, brutalnie ujmując, produkt wizualny, co nie? Okay. Który jest wynikiem, ta ilustracja jest wynikiem moich przemyśleń, doświadczeń i też moich ambicji, to, co ja bym chciał z siebie po prostu wydobyć. Natomiast samo tatuowanie to już jest proces taki mocno sportowy, ja to traktuję, nie? Że oczywiście ten proces medytacji i bycia w swoim własnym świecie z tym swoim jakby wizualnym aspektem, to jest to też dla mnie ważne, ale traktuję to już jakby na sportowo i tak mocno wytwórczo, jakby to powiedzieć. Okay. No po prostu to jest dla mnie proces powstawania, ja muszę być wyspany, ja muszę być świeży w głowie i tak dalej, więc jakby ilość przerw, które sobie robię, to też są dostosowane do tego, w jakim jestem stanie, ale staram się, żeby to była taka... Kiedyś jak pracowałem, to było tak, że nadmiar tej energii porannej, którą miałem, on się później niwelował i trzeba było przestać tatuować, ale przez to, że ja te ostatnie faktycznie 10 lat mocno intensywnie spędziłem na też przemieszczaniu się, bo robiłem około 20 konwencji w roku, to z pracy ze studia w domu było tylko po prostu pakowanie się, w międzyczasie projektowanie w samolot i ja musiałem mieć trzeźwy umysł na tyle, żeby móc tą pracę wykonać odpowiednio dobrze na konwencji i przez ostatnie lata bardzo często to były tatuaże wielosesyjne, dwu-trzydniowe, rozłożone, więc też przygotowałem się do tego i mentalnie, i fizycznie, jak do zawodów sportowych, bo po prostu inaczej się tego nie da. Okay. To nie jest jednorazowy wyjazd na konwencję, gdzie tu i teraz trzeba dać sobie wszystko i totalnie trenuję sobie też to w studiu niejako, że to, ile jestem w stanie dać w studiu codziennie klientowi, to jest dokładnie to samo, co ja daję i po prostu stworzyłem sobie taki system przygotowania do pracy, mocno mogłoby się wydawać sportowy, który bardzo efektywnie jestem w stanie spożytkować już podczas każdej sesji, więc tak mniej więcej to widzę. Nie? To bardzo fajne porównanie do takiego właśnie trochę zawodów, ale z drugiej strony z takim dopieszczeniem tak naprawdę trochę klienta, ale przede wszystkim tatuażu, który robisz, że on po prostu jest najważniejszy w tym wszystkim, on ma być dobrze zrobiony, tak. a nie to, ile czasu mu się poświęca, czy ile się bierze za niego kasy. I to dokładnie jest super. Tak, no jakby to... Słuchajcie, będziemy musieli kończyć, ale jeszcze kurczę, no, moglibyśmy tu rozmawiać przez dwa dni, natomiast chciałbym tutaj dotknąć takiego jeszcze jednego tylko tematu, który bardzo mnie nurtuje i być może jak uda przeprowadzić mi się kolejne wywiady, będę go drążył i ze wszystkimi poruszał, bo ja się pogubiłem, moi drodzy, powiem wam trochę szczerze. Czym na dzień dzisiejszy jest dobry tatuaż, a zły tatuaż? Ojoj. To nie, ja nie jestem odpowiednią osobą, żeby o to pytać. Ja ci mogę powiedzieć, jak to jest z mojego punktu widzenia. Chodzi mi właśnie o to, żeby wiele osób, które siedzą w tym, znają się na tatuażach. Ja mogę powiedzieć, że też siedzę w tym tatuażu ponad 20 lat. Sam nie tatuuję, ale troszkę się go naoglądałem. I ja jestem pogubiony na dzień dzisiejszy. Mhm. No, od razu się dwutorowość odpowiedzi na to pytanie nasuwa, dlatego że Z mojego punktu widzenia mój dobrze wykonany tatuaż to jest taki, jak ja sobą reprezentuję, a dla kogoś innego taki, jak i on. Według mnie, jeśli jesteś szczery na tyle z sobą samym, kończąc tatuaż i jakby mogąc go podsumować, że tak, to jestem ja. To jestem cały ja włożony w to, co teraz właśnie widzę i fotografuję. Jeśli ja jestem szczery sam ze sobą, to jest dla mnie dobry tatuaż. Mamy cele więzienną i ten kryminał jest szczery z tym, co pokazuje, wyciąga tą maszynkę i kuje.
Dlatego... Dla przeciętnego człowieka, który chce, ma dzisiaj tą paletę jakby tatuatorów w każdym mieście i studii tatuażu i chce wybrać sobie fajny tatuaż dla siebie, ale nie, no nie ma zmysłu artystycznego, estetycznego. Dlatego, się ma sugerować? Dlatego ja, patrząc na czyjś tatuaż, nie jestem w stanie w niego wejść i powiedzieć, że to jest dobry tatuaż. Ale jeśli chodzi o mnie, widząc u kogoś jego tatuaż, no to jestem w stanie go ocenić jakby swoim okiem. Jakimi kategoriami? Zebrania w jedno wszystkich umiejętności danej osoby. Jeśli ktoś robi w kryminale tatuaż, to jest dla niego dobry tatuaż. Ja nie mam do tego w ogóle podjazdu. Ale jeśli pytasz mnie na tej przestrzeni profesjonalnej, czyli to, co ja reprezentuję i wspólnie tworzę z osobami z moich seminariów, tak, z osobami, z moimi artystami w studiu, to dla mnie to jest dobry tatuaż, to jest odrobienie zadania domowego na każdej płaszczyźnie. I to się nie zmienia, a nawet się pogłębia. Czyli wykształcenie, i to nie chodzi o papier, wykształcenie plastyczne, zrozumienie formy plastycznej, bo tatuaż jest formą plastyczną. To jest jedno, to ten warsztat taki plastyczny. Drugie to jest też filozofia, czyli jeśli ja mam możliwość ekspresji na tym polu, no to ja ją wykorzystuję. Ja mówię o sobie teraz. Więc dla mnie przerzucenie myśli na kartkę, później na skórę, to jest kolejny aspekt. I później doskonałość techniczna z uwzględnieniem tego wszystkiego, co dotyczy warsztatu plastycznego na papierze, dokładnie to samo musi być też na skórze. I ja oceniam w ten sposób i siebie, i innych, czyli po prostu odpowiednie odrobienie lekcji, zanim my w ogóle wejdziemy w ten profesjonalny, już szczytowy tatuaż, o którym teraz my rozmawiamy. I na sam koniec to jest wykonanie odpowiedniego zdjęcia i zarchiwizowanie tego i w postaci filmu, i w postaci fotografii. To jest dla mnie kompletny tatuaż, ale, ale przyjeżdżając tutaj, to całe zaplecze jakby marketingowe i tak dalej, też się tego uczę, więc też zaczynam zwracać uwagę na to, co z tym tatuażem dzieje się później. Jego odpowiednie zaopiekowanie się nim już w social mediach i jakby w tym świecie, w którym on funkcjonuje, też jest dla mnie bardzo ważne. Opakowanie go w odpowiednie pudełko na koniec, zaprezentowanie i dołożenie jakby do kolekcji na swojej półce, tak jakby do galerii. Tym jest dla mnie tatuaż, nie? Okay. Dzięki serdecznie za tą rozmowę. Dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy się widzieć nieraz i może powtórzymy i dogadamy niektóre tematy, może otworzymy nowe puszki z tematami. Oczywiście, jestem jak najbardziej. To jest naprawdę zawsze spotkania z Tomkiem, tak samo poprzedni wywiad z Dave'em są dla mnie bardzo inspirujące. Chciałbym, żebyśmy się codziennie uczyli czegoś nowego, a takie spotkania są niezbędne. Ja dziękuję za zaproszenie. Zakulisowo mogę powiedzieć, że i tak wiele projektów jest w planie i no bardzo się cieszę, że mogę w nich uczestniczyć. Tym bardziej, że faktycznie po tak długim czasie bycia w branży fajnie jest mieć świadomość, że... Bo zostało nas już bardzo mało, nie? Tak. Osób, które jakby współtworzą scenę. Bardzo mnie to cieszy, że jakby dalej taką mam, kurczę, naturalną chęć i w tobie też ją widzę. Po prostu współtworzenia tej sceny. Bardzo się z tego cieszę i co, życzę sobie, kurczę, kolejnych lat takich. Nie? Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć. Pozdrawiamy, dziękuję bardzo. Hej.